Witajcie moi kochani, przed nami kolejny odcinek na moim kanale Gym Fullness zatytułowany Rusz się! Tak sobie myślę, czy chodzenie na siłownię jest jedyną aktywnością, jaką możemy wykonywać? Czy jeśli nie lubisz chodzić na siłownię z różnych powodów, to tak naprawdę jesteś skazany na siedzenie na kanapie? Niech pomyślę. Możesz też spróbować aktywności na świeżym powietrzu. Lub też spróbować jazdy na rolkach. Możesz też spróbować pobiegać. Jazda na rowerze to też sama przyjemność. Na hulajnodze też można. I nie zapominaj, że ćwiczyć możesz też w domu. Trochę tych aktywności jest. Czyli co, narzekamy dalej, czy zaczynamy ćwiczyć? Coś Wam przeczytam. Nadciśnienie, cukrzyca, niedotlenienie, zaparcia, żylaki, bóle pleców. Teraz najlepsze. Zaburzenia natury psychicznej, płytki oddech, otyłość. Wiecie co to jest? To są konsekwencje siedzącego trybu życia. I teraz odpowiedzmy sobie szczerze na jedno ważne pytanie. Kto zatrzymuje Cię przed podjęciem aktywności fizycznej? Myślę, że Ty sam. Idąc dalej tą myślą, jeśli sam jesteś aktywny, ale w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto jest tak zwanym kanapowcem i nie lubi się ruszać, to Twoim zadaniem jest zmienić jego świadomość i pokazać mu, że aktywność fizyczna ma wiele wymiarów. Przygotowałam dla Was krótki film o bieganiu jako o jednej z możliwości aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o bieganie, to jest taka zabawna historia. Zawsze mi przychodzi do głowy. Mam taką klientkę, która bardzo nie lubi biegać i zawsze jak podczas treningu namawiam ją na bieganie, to mówi: nie, Sylwia, proszę, tylko nie to. Wtedy każę jej zrobić 20 razy padnij i powstań i nagle okazuje się, że bieganie nie jest wcale takie złe. Tak więc zawsze możecie wybrać, macie dużo alternatyw. To, co Wam przedstawiłam, to tylko kilka z nich. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co robisz. Najważniejsze jest to, żeby dawało Ci to frajdę. Jeśli byśmy patrzyli na nasze życie z perspektywy lat, to bez sensu tracić te lata na to, żeby robić coś, czego nie lubimy. Przecież to wszystko musi nam dawać frajdę. Oczywiście ja jako trener będę Was zachęcała do aktywności fizycznej w postaci treningu siłowego, w postaci treningu interwałowego na siłowni itd., itd. Ale przekaz tego filmu jest taki, żebyś po prostu się ruszył, żebyś po prostu się ruszyła i wstała z kanapy i zaczęła coś robić. Pamiętajcie o tym, że siedzący tryb życia powoli nas zabija. Wiem, że nie brzmi to optymistycznie, ale taka jest prawda. Więc wypadałoby znaleźć dla siebie jakiś sport. Wiem, że zostało nagranych wiele filmów motywacyjnych, w których mówcy namawiają Was na ćwiczenia fizyczne, motywują, dają wskazówki, jak zacząć ćwiczyć, co robić, jak się zmotywować, jak do tego podejść, żeby obudzić się rano i powiedzieć: to jest dobry dzień na ćwiczenia. Ale ja poszłam w drugą stronę. Chciałam Wam pokazać, jakie są konsekwencje siedzącego trybu życia, żeby po prostu zainspirować Was do ruchu, żebyście pomyśleli o długich kolejkach do lekarza, w których będziecie stać, jeśli nic z tym nie zrobicie. No dobrze, ale teraz jeszcze jedno ciekawe zagadnienie. A co jeśli nie mam siły na ćwiczenia? Co jeśli wstaję rano i mówię: nie chce mi się. Chyba będzie padać. Poszłabym pobiegać, ale mam takie wrażenie, że zbiera się na burzę. Nieważne, że za oknem piękne słońce i 30 stopni na termometrze. No dobra, 25, bo 30 to za gorąco. Ale nie chce mi się. Na siłownię też bym poszła. Ale nie mam karnetu. A, to nie pójdę. To może posiedzę, albo o, pooglądam coś w telewizji. Może tam jakieś są ćwiczenia. Albo pooglądam serial. O, fajnie. Albo wiem co. Pójdę do sąsiadki Jolki. Ona też nie lubi ćwiczyć, więc razem się ponudzimy.
To piękna myśl. Okej, umówmy się. Lenistwo powstrzymuje Was przed podjęciem aktywności fizycznej. Ale odrzućmy tych wszystkich leniwców. Niech robią to, co lubią, czyli nic. I pomyślmy o tych, którzy nie mają energii do ćwiczeń. Powiedzmy, oni chcą, ale nie mogą. I teraz dwie podstawowe rzeczy, proste jak krokodyla ogon, tak zawsze mówił mój nauczyciel orkiestry. To jest proste jak krokodyla ogon. A więc proste, dwie rzeczy. Zdrowe odżywianie, nieprzetworzone, najlepiej przygotowane przez Ciebie i odpowiednia ilość snu. Przyjmijmy, że jest to 8 godzin. Okej, codziennie możesz nie zjeść zdrowo, bo życie jest takie, jakie jest. Bywa spontaniczne i z tym się trzeba pogodzić. I druga sprawa, sen. Jednej nocy możesz się nie wyspać, możesz mieć małe dziecko, ale postaraj się, żeby w skali tygodnia więcej było tych dobrych dni niż tych złych dni, w których nie odżywiasz się prawidłowo i nie wysypiasz się tak, jak powinnaś. To jest bardzo ważne i bardzo proste. I zobaczcie, wszystko to, co Wam przedstawiłam w tym filmie, tak naprawdę nic Was nie kosztuje. Kosztuje tylko to, żebyście wstali i zaczęli działać. Założyli buty i wyszli na zewnątrz. Wzięli kogoś, kogo lubicie i spędzili z nim miło ten czas. Mam nadzieję, że ten przekaz do Was dotarł. I pamiętajcie, czas jest bardzo cenny, więc spędzajcie go mądrze. Bądźcie aktywni i uświadamiajcie innych. Koniec tych mów motywacyjnych. Oczywiście na koniec marketing, bo wiadomo, podstawa to marketing. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Kciuki w górę pod filmem. Będę Wam bardzo wdzięczna. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Buziaki.